Cześć. Cześć. Gdzie idziemy? Na morze. Co tam jest za tabliczka? Iduś, wiesz co tam było napisane? Mielno? Gmina dopiero, to jeszcze z godziny. Widziałaś? Jesteśmy! Idziemy? Dobra, no to jazda! Tam jest wejście. Tu jest mapa. Musimy znaleźć 4 przedmioty. Tutaj jakieś najważniejsze punkty są zaznaczone. Mamy! Do biegu, gotowi? Standardowo liczymy czas. Jest 12:55. Mam dostać sygnał, jak będą na górze. A my co, Jaśmina? Podróżniczko mała. Są na górze. Chodzimy tutaj z aplikacją. Pierwsze zadanie mamy, żeby tutaj dojść, zrobić sobie zdjęcie. I to jest kolejny kod QR.
Bawimy się taką grę w labiryncie. Mamy karty. Szukamy tych kart. Zaraz się nam zacznie kręcić w głowach. Więc niestety Grzesiek został i czeka. Można wejść na górę? Ale waży dużo. Nie mogę, bo nagrywa. Nie mogę wyjść na lesera znowu na filmie.
Widziałeś? Tata kręcił i zapaliło się światło. O! Czarnoksiężnika z północy, tak? Były dwie do wyboru gry. Musieliśmy pobrać aplikację. Pogoda nad wybrzeżem rewalskim. Plaże wypełnione po brzegi. Jakieś pole. Ojej, jakie to duże teraz, jakaś ścieżka. Jest to tak duże, że spokojnie można jechać, przyjechać tutaj z wózkiem. Dawaj.
Ma kaszuszko. Tu. O, przesuwaj. Jezu, ta rybka. Tak, musisz przesuwać. I teraz przesuwaj. Przesuwaj różdżką. No. Brawo, uwolniłeś złotą rybkę. Z jej pomocą na pewno uda ci się pokonać czarnoksiężnika. Bo tutaj z góry widać napis Mielno. Pokonałyśmy czarnoksiężnika? Złapać. Coś w wodzie jest, tak? Ale akcja. Nie, po prawej była. Po prawej. Masz? Prawie. To jest pewnie jakaś część starego kibla. Jest! Dajesz miny. Słuchajcie, genialny! No normalnie! Skarb jest? Brawo! Tam trochę bliżej może te domki jeszcze. Wystarczyło kawalątek przyjechać samochodem i macie plażę już całkowicie, można powiedzieć, pustą dla siebie. Jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca, nie to co w Mielnie, gdzie tam nie da się stanąć. Tutaj te plaże są w ogóle dużo, dużo szersze. Ale tu pięknie!
Ja zostaję z wózkiem. Kończymy naszą wycieczkę do Mielna. Mam nadzieję, że trochę Wam odczarowałam to miejsce, że to nie jest tylko taka imprezownia dla dorosłych, ale również można tutaj spędzić super czas z dziećmi i naprawdę tych miejsc takich atrakcyjnych dla dzieci jest w okolicach sporo. A teraz takie szybkie podsumowanie, co naszej ekipie spodobało się najbardziej, a czego my osobiście średnio po prostu nie polecamy. Jeśli chodzi o mnie, to taka atrakcja, która mnie gdzieś tam oczarowała i gdzieś tam ujęła i ja się nie spodziewałam, że będzie tam tak pięknie, to są ogrody Hortulus. Naprawdę są i dla dorosłych, i dla dzieci. Mega fajna zabawa przez cały dzień. A jeśli chodzi o te rzeczy, które totalnie odpadają, próbowaliśmy lody tajskie i mi nie przypadły do gustu. Wolę dużo bardziej, polecam Wam spróbować sycylijskie lody. Naprawdę tutaj w Mielnie są przepyszne. Co powie reszta ekipy? Kotek, co Ci się najbardziej podobało przez cały tydzień? Jakie atrakcje? Motorówka. Okej, okay, a co totalnie odpada, co uważasz, że się nie sprawdziło i nie polecasz? Nie wiem, nie będę na siłę szukał. Motorówka mi się najbardziej podobała i tu ta plaża mi się podoba. A ten jamański nurt. A co mi się nie podoba, to to, że mi piasek w dupę wlazł. Siostra, co Ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobał labirynt w ogrodach Hortulus i plaża przy falochronie przy jeziorze Jam. A co totalnie odpada? Totalnie odpadają zatłoczone plaże w Mielnie. Liduś, co Ci się najbardziej podobało z wyjazdu? Sitka! Wszystko Ci się podobało? Tak. A jest jakaś rzecz, która Ci się nie podobała? Sitko mi się podoba. No to się cieszymy, że wszystko Ci się podobało. Żegnamy się z Mielnem. Mm-hmm. Tak? Idziemy do domu. Mm-hmm, tak. Przykro Ci? Tak. Mi też. Pa, pa. Pa, pa.